Hej, siemano, z tej strony Borgoś i witam was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o konsoli, o której prawdopodobnie nie macie pojęcia. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeżeli jednak ją znacie, no to będzie, że clickbait. Ale mimo wszystko zostaw łapkę w górę, bo inaczej będziesz jak ten kwiatek, który jest tutaj bez miłości, niepodlewany już kurde miesiąc i w ogóle muszę go wynieść do śmietnika. No i oczywiście zostaw subskrybera, by oglądać takich materiałów więcej. A teraz jedziemy już z materiałem. Czy jest szansa, że nie znasz konsoli, która rozeszła się na całym świecie w ponad 100 milionach egzemplarzy? No jest szansa, ponieważ jest to konsola Nintendo, a jak wiemy, Nintendo do czasów Switcha nie świeciło jakiejś świetności w naszym kraju. Mało osób wie, że Nintendo Wii, dzielące się teoretycznie na dwie wersje, czyli ta, która posiada wsteczną kompatybilność z GameCube'em oraz wejścia na pady oraz karty pamięci właśnie GameCube'owe i ta, która tak naprawdę tej kompatybilności totalnie nie posiada, ma jeszcze swojego trzeciego, mniejszego brata, mianowicie Nintendo Wii Mini, które wygląda oto tak. O tak, jak widzicie, jest naprawdę niesamowicie małe. Bo czy faktycznie jest małe? No, ocencie może sami. O właśnie, wydaje mi się, że tak idealnie widać różnicę rozmiaru Nintendo Wii Mini, czyli najnowsza rewizja konsol Nintendo Wii i tak naprawdę ostatnia wersja tej konsoli miała za zadanie, prawdopodobnie, tak mi się wydaje, tylko obniżyć koszty produkcji tej właśnie konsoli, gdyż konsola została ogołocona z naprawdę podstawowych funkcji, mianowicie nie posiada ona Wi-Fi. Napęd szczelinowy został zastąpiony takim super fikuśnym dla dzieci otwarciem. Konsola posiada tylko jedną USB, nie posiada czytnika kart pamięci i ostatnie, co prawdopodobnie was zszokuje, przynajmniej mnie zszokowało, ta konsola nie posiada guziku reset. Czy zatem ta konsola ma jakieś plusy ukryte w sobie? Odpowiedź brzmi nie. Wii posiada oczywiście w swoim zanadrzu bardzo dużą bibliotekę świetnych tytułów, oczywiście z Marianem w roli głównej, jak to bywa na Nintendo. Jest tutaj bardzo uboga wersja Nintendo Wii, za którą ja dałem akurat 200 zł, więc uważam, że był to naprawdę spoko deal jako położenie itemu do kolekcji. Ale jeżeli chodzi o takie na przykład porównanie, że planujecie sobie kupić teraz Nintendo Wii, to zdecydowanie polecam wam wersję kompatybilną z GameCube'em i takiej bym szukał. To jest raczej jako ciekawostka dla osób, które lubią mieć graty na półce i z racji, że po prostu tej wersji mi brakowało, dlatego ją postanowiłem kupić. Można rzec nawet, że jest ona totalnie nieopłacalna w porównaniu do starszych wersji, które chyba cenowo wydaje mi się śmigają w dosyć podobnych kwotach. Jest też ona wykonana z matowego plastiku, a co za tym idzie, no nie rysuje się tak strasznie jak jej większe odpowiedniki. Nintendo Wii to siódma generacja konsol, czyli odpowiednik sonowskiego PlayStation 3 czy Microsoftowego Xboxa 360, jednak jak wiecie, a tak naprawdę nawet Nintendo Switch dzisiaj potrafi wypuścić gry bardziej quality podobne do PlayStation 2. Jednak należy pamiętać, że Nintendo Wii nie posiada portu HDMI w żadnej wersji i jest to już chyba raczej konsola retro, czyli tak naprawdę bardziej ciekawostka w świecie konsol i chciałem właśnie nagrać ten materiał, by zobaczyć, ile osób jest świadom tego, że istnieje taka wersja konsoli. Jeżeli ten materiał wam się podobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrybera, by oglądać takich materiałów więcej, ponieważ za niedługo wychodzi PlayStation VR 2, którego ja będę szczęśliwym posiadaczem. Mam nadzieję, więc dajcie łapkę, szybko, teraz. No i do zobaczenia w kolejnych treściach. Cześć!